Piotr Wróbel, wokalista zespołu Akurat. Witam serdecznie. Cześć Piotr. To już 20 lat. Podobno, żeby dojść do sukcesu, trzeba też ponieść wiele porażek. Zgodzisz się z tym? No, ja bym bardziej upatrywał ścieżki do sukcesu w wytrwałości, myślę, i w konsekwencji. Znaczy, czego porażki są naturalną wypadkową, no bo nie da się cały czas być na topie, czy odnosić sukcesu, czy wygrywać na przykład w przypadku sportowca każdego biegu, no, aż w końcu się wygra. Mhm. Jaka była największa porażka, jaki największy sukces zespołu w ciągu tych ostatnich 20 lat? Wiesz co, ja mam taką teorię małych kroków. Dlatego ciężko mi zawsze, jeżeli pojawia się takie pytanie o największy, nie wiem, koncert, sukces, porażkę, to ciężko mi odpowiedzieć, dlatego że na to, gdzie jesteśmy teraz, po tych 20 latach, myślę, że składa się każdy z tych pojedynczych roków, które minęły. Każdy kolejny koncert, wyjazd za granicę, czy każda płyta, no jakby jedno wynika z drugiego. Ciężko mi rozdzielić, co było największym. No wiadomo, że są momenty, które większe emocje wywołują, a inne już są, powiedzmy, rutyną, wynikają z doświadczenia, ale no dla mnie, nie wiem, każda płyta na przykład jest takim nowym rozdaniem, nowym rozpoczęciem i bardzo ważną chwilą. A boisz się o przyjęcie z każdą płytą? Jaki będzie odbiór innych? Na ile ty jesteś zadowolony, a na ile twoje zadowolenie jest zależne od tego, w jaki sposób zostanie to odebrane przez innych? To znaczy, myślę, że każdy artysta trochę się boi. Nawet swego czasu rozmawiałem z paroma kolegami z innych zespołów i wydawało mi się, że oni nie powinni się, że tak powiem, już obawiać, ponieważ byli to koledzy z zespołów bardziej znanych. No ale okazało się, że niestety, że każdy jakoś to przeżywa. Dla mnie to są dwie zupełnie różne sprawy. To, co ja myślę o płycie, a to, jakie wrażenie wywołuje ona u słuchaczy. Ponieważ na reakcję słuchaczy nie mam wpływu, a na to, czy zrobię płytę, która mi się podoba, czy też zrobię ją pod jakby gusta kogoś innego, mam wpływ i zawsze wybieram to pierwsze. Znam młody zespół, zagrali już dwa koncerty, chociaż nie mają już wydanej żadnej płyty, zgromadzili tłumy. I co ty byś im poradził? Czy próbę zaistnienia za wszelką cenę, pchania się tylko po to, żeby sobie stworzyć swoje terytorium i później wyznaczyć granice, czy raczej robienie swojego gdzieś tam po cichu, ale po to, żeby być szczęśliwym muzykiem? No, ciężko mi też, wiesz co, tak to rozdzielić, bo zaistnieć można tylko poprzez robienie swojego. To znaczy dla mnie jakby kolejność odwrotna. No, trzeba by też zastanowić się, co to znaczy zaistnieć. Czy jakby mając te parę piosenek, czy nie wiem ile ten akurat zespół ma, ale zespół na początku swojej drogi ma mało piosenek i od razu na przykład próbować swoich sił w największych trampolinach istniejących teraz, czyli w talent showach, no to ja bym raczej optował na tym, żeby po prostu po pierwsze grać, pokazywać się gdzie tylko się da, szlifować swoje umiejętności też tworzenia, komponowania, no i niech to płynie naturalnie. No, jeśli chłopaki w pewnym momencie stwierdzą, że już są gotowi, lub dziewczyny, bo nie wiem. Chłopaki. No to śmiało. Mhm. Ty jesteś spełnionym muzykiem? Szczęśliwym muzykiem? Ja się spełniam jakby w kółko, wiesz? Mhm. Także jestem, później znowu nie jestem. Jak wymyślę parę kolejnych piosenek, które nie są nagrane na żadnej płycie, no to znów jestem niespełnionym muzykiem i chcę się spełnić i się spełniam i tak w kółko. Kiedyś napisałeś tekst: scena po scenie, nasze życie jest jak spektakl. Chodzi nam aktorom, być to może trochę nie w smak i tak jak martwe kukły, bez najmniejszej woli swojej, robimy często to, co się nam w spektaklu kolej. Jaki twoim zdaniem mamy wpływ na nasze życie, a na ile jest ono zależne od czynników zewnętrznych, takich jak wychowanie? Myślę, że mamy większy wpływ niż nam się wydaje, niż z niego korzystamy, tak statystycznie rzecz biorąc. A propos tego tekstu, to
Często w tekstach stawiam tezy, które jakby wygłaszam, natomiast niekoniecznie one oddają jakby mój punkt widzenia na tą sprawę. Często to są tezy prowokacyjne. Myślę, że to jest przynajmniej po części teza prowokacyjna, ten cytat. Dlaczego Tomasz Kłaptocz nie gra już w zespole, nie śpiewa? Tomasz Kłaptocz nie gra już i nie śpiewa, ponieważ rozstaliśmy się dobrych 6,5 roku temu i każdy poszedł w swoją stronę. No i tyle. I mogę jeszcze powiedzieć a propos urodzin, które za nami, że uznaliśmy, że jakby należy Tomka zaprosić i odbyliśmy nawet dwa spotkania w tym celu, no natomiast odrzucił zaproszenie, no i stąd też się nie pojawił na tym koncercie. A możesz coś więcej powiedzieć o rozstaniu? Wiesz co, staram się o tym nie mówić, chociaż dochodzą mnie słuchy jakby z różnych źródeł, że druga strona, czyli Tomek w tym wypadku, no, że tak powiem, nie oszczędza języka swojego. Natomiast no, wydaje mi się, że pewne... Nie wiem, może nie umiem o tym mówić, wiesz? No, po prostu źle było jakby między nami wtedy personalnie. I drogi były dwie, albo zespół się rozwali, przestanie istnieć, albo skład się zmieni. No i jakby skład się zmienił i dalej gramy. A jak to wpłynęło na cały zespół? To jednak pewnie ciężkie. Oczywiście to na pewno były to bardzo trudne chwile dla nowego składu. Mierzenie się z oczekiwaniami ludzi, na pewno częściowo uprawnionymi ocenami jakby i niezadowoleniem ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do starego. No bo zasada jest taka, że jeżeli się przyzwyczaisz do czegoś, czy wręcz wychowasz, no to trudno ci później zaakceptować coś innego. No myślę tutaj o jakby głosie czy wizerunku zespołu. No i wtedy już bez znaczenia jest na przykład, kto tak naprawdę, jaki miał wkład wcześniej też, bo to można by rozważać, jaki był wkład twórczy na przykład Tomka. No myślę, że mniejszy niż tak naprawdę ludziom się, że tak powiem, wydaje. On był twarzą zespołu i głosem, przez co też najbardziej był, że tak powiem, widoczny i zapamiętany. No ale on zdaje się tylko wokal plus trąbka, tak? Tak. Czyli teksty, muzyka, czyli ten taki trzon zespołu, to pochodzi od innych osób. No większość tekstów napisałem ja i Wojtek Żółt. Pracowałeś kiedyś na etacie? Owszem. Mógłbyś teraz do tego wrócić? Czy byłbyś w stanie? Czy byłbym w stanie? No oczywiście, no jakbym musiał, to bym wrócił. A jakie widzisz plusy, jakie minusy bycia artystą? No plusem jest wolność robienia tego, co się lubi, co się kocha i możliwość wyrażania siebie. Zresztą ty jako fotograf też myślę, że czujesz, co to znaczy być artystą, robić świetne zdjęcia. No a minusy to są takie, że jest to praca nieprzewidywalna tak naprawdę i często nie wiadomo, co przyniesie kolejny miesiąc czy nawet dzień. Jeśli chodzi o choćby sprawy bytowe, rodzinne i tak dalej. No właśnie, bo muzyka na pewno wymaga wielu wyrzeczeń. Jak sobie dajesz radę z godzeniem tego, na przykład z rodziną? Nie jest tak, że coś zawsze musi cierpieć? Nie, myślę, że to jest sprawa dogadania się między ludźmi, między małżonkami, jeśli ktoś jest w takim związku, na przykład jedna osoba gra, albo dwie. To tym trudniej chyba się dogadać, ale wszystko jest możliwe. A co to za projekt solowy, na jakim jest etapie, kiedy możemy się spodziewać efektów? No na etapie jest takim, że właśnie wczoraj dostałem utwory zmiksowane i
już leciały chyba u mnie w domu, ta płyta od wczoraj jest 20 razy. Mój synek musiał je wysłuchać razy 15 i no, jestem, że tak powiem, podekscytowany i myślę, że uda się do marca ją wydać. Piotr Wróbel, solo. Więc zagram utwór z minuty na godzinę z mojej solowej płyty, która właśnie się rodzi, a właściwie się już urodziła prawie. Swoim przeziębionym gardłem, więc z góry przepraszam i zapraszam. Co miała dać natura, to dała. Skrawek gibkiego młodego ciała i nie da już więcej, choć czekamy w kolejce. Kolejka dawno już odjechała. Wszyscy jedziemy w tę samą stronę. Do stacji z wielkim napisem koniec i czasem pęka mi serce, bo tak bardzo chcę więcej, a wszystkie stacje już policzone. Z minuty na godzinę, z godziny na dzień, który też minie. Też minie, a minie dość. Też minie, a minie do śmiechu coś. Z minuty na godzinę, z godziny na dzień, który też minie. Też minie, a minie dość. Też minie, a minie do śmiechu coś. Niewielu rzeczy będzie. Marne uznanie, zbędna wygoda, lecz najbardziej żałuję, ja najbardziej żałuję, że ciebie więcej już nie poczuję. Jedziemy razem tą samą drogą. Wyboje nam przeszkodzić nie mogą, choć kłócimy się przecież, to najbardziej na świecie. Kocham tym życiem dzielić się z tobą. Z minuty na godzinę, z godziny na dzień, który też minie. Też minie, a minie dość. Też minie, a minie do śmiechu coś. Z minuty na godzinę, z godziny na dzień, który też minie. Też minie, a minie dość. Też minie, a minie do śmiechu coś. Z minuty na godzinę, z godziny na dzień, który też minie. Też minie, też minie, też minie, też minie. Z minuty na godzinę, z godziny na dzień, który też minie. Też minie, a minie dość. Też minie, a minie do śmiechu coś.